Setki lat temu, w dalekiej krainie Fungorii, żył pewien czarnoksiężnik. Czarnoksiężnik ten był potężny, a jego jedynym marzeniem był podbój świata. Przez lata całe rządził krainą ze swojego zamczyska opodal małego miasteczka, a imię jego było Karl. Głupcy! Czy nie ma w tym kraju ani jednej w miarę rozgarniętej osoby? Gdy zechcę, mogę rządzić całym światem, a jednak te pastuchy próbują mi się przeciwstawić. Głupcy! Kogóż to przyślecie mi tym razem? Głupcy! Marvin nie jest za stary. Marvin to jeszcze dzieciak. Cóż on może uczynić Karnowi? Czarnoksiężnik jest zbyt potężny. Nie miałby żadnych szans. Już straciliśmy naszych najlepszych, a ten chłopak to głupek. Musimy pozwolić mu spróbować. Gdzie ja jestem? Wysłali na mnie chłopca. Tak uratowano świat. Ciało czarnoksiężnika pochowano w miejscu, o którym dziś już nikt nie pamięta. Grzyb umieszczono na placu w Fungorii. I każdego roku odbywał się festiwal, który przypominać miał mieszkańcom, jak sposób ocalał świat. Podczas każdego z nich wybierano mieszkańca, którego zadaniem było pilnowanie grzyba przez kolejny rok. I tak przez lata wszystko działało bez zarzutu. Ciekawe, czy Gilbert już wstał. Drogi Gilbercie, poszedłem pielęgnować grzyba. Przygotowałem na śniadanie świeże babeczki. Leżą na stole. Pozdrowienia, dziadek. Cześć, dziadku! Co on
on wyprawia? Uważaj! O nie! To okropne! Muszę tam zejść. Chyba nic nie da. Chyba nie ma za wiele do powiedzenia. Wiesz, nie jestem aż taki głodny. Zobaczmy. Nić dentystyczna, szczoteczka do zębów, brylantyna. Można by tym wysmarować pół miasta. Pusta. Pod łóżkiem nie ma żadnego potwora. Są tam tylko koty z kurzu. Zrobiła się nieco cieńsza po tych wszystkich bitwach na poduszki z dziadkiem. Faktycznie, całkiem fajne potwory z tych kotów. Można z tego zrobić niezły klej. Jakbym grzebał w glutach.
Nie chciałbym skrzywdzić tych pszczółek. Patrz no tylko, ile tu miodu! To jest pralka. Zdaje się, że dziadek pierze w niej nasze ciuchy. Wygląda przyjemnie i miękko. Nie zasnę, dopóki dziadek z tego nie wybrnie. I nie sądzę, by przebranie się za ducha coś pomogło. Cieszę się, że ją znalazłem, ale nie aż tak. Patrz, pasuje. To chwilę potrwa. O rany! Ta góra chyba nie jest aż tak wysoka. O nie! Jak ja to naprawię? W misce wygląda jeszcze bardziej kleiście. Teraz klej się jeszcze bardziej. Teraz klej się jeszcze bardziej. Zastanawiam się, ile tego brał dziadek. Chyba trochę więcej. Chyba wrzucę cały worek. Teraz klej się jeszcze bardziej. Lepiej naprawię korbę, zanim klej stwardnieje na amen. Gdy natknę się na tego złodzieja grzybów, dam mu jej posmakować. Potem zdrzemnę się chwilę, czekając na przybycie władz. Tuś mi koteczku, nie bój się. Mam cię! Ale jesteś śliczniutki. Jeśli będziesz czegoś potrzebował... Zamiałcz, machnij ogonem lub coś w tym guście.
To powinno załatwić sprawę. Ciekawe, jak długo to schnie. Fiu, fiu, jest tak mocna jak przedtem. Ciekawe, czy ten klej zawsze schnie tak szybko. Teraz wreszcie mogę stąd spadać. Jedziemy w dół.